Kiedy oglądałem to nagranie, uświadomiłem sobie, że patrzę na swoich rodziców, którzy w tym momencie byli młodsi ode mnie. Rodzice, młodsi ode mnie. W dziwaczny sposób zmienia to perspektywę patrzenia na różne rzeczy. Bo kiedy myślę o rodzinie, to jest to zawsze jakaś hierarchia. Rodzice wychowują dziecko, dziecko na nich polega, ale jest moment, w którym to się kończy. Z myśli, muszę z nimi spędzać czas, przechodzi się do myśli, czy chcę spędzać z nimi czas, czy ich lubię. W moim przypadku odpowiedź nie jest trudna, szczególnie w Berlinie. Berlin to fascynujące miasto pełne kontrastów i historii. Jako stolica Niemiec oferuje niezapomniane doświadczenie kulturowe i artystyczne. Fajny jest ten Berlin, jest tak nowocześnie, tak jak czasem... Klasycznie też, ale no właśnie ogólnie architektura zwraca uwagę. Bo czasem idzie się przez miasto i jest nijak. A tutaj faktycznie idzie ustać w jakimś miejscu i jest w jakiś sposób charakterystycznie i ciekawie. Znane z symbolicznych punktów takich jak Mur Berliński czy Brama Brandenburska, Berlin zachwyca również nowoczesnością w postaci budynków Potsdamer Platz i futurystycznego Hauptbahnhof. Miasto to słynie z żywej sceny artystycznej, tętniącym życiem dzielnic takich jak Kreuzberg oraz licznych muzeów. Berlin to także miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością, tworząc unikalny charakter europejskiego centrum. W weekend nie zobaczyliśmy wszystkiego, ale to, co zobaczyliśmy, na pewno pozwoliło nam poczuć ducha tego miejsca. Jesteśmy już w Niemczech, no i teraz będziemy szukać biletów na komunikację miejską. Okej, to jesteśmy teraz na przystanku. No i faktycznie z tymi kupieniem biletów to jest chwila, moment. Podeszliśmy sobie o tutaj do budki. Jest znaczek do zeskanowania. Aplikacja ściągnięta i kupiliśmy bilet na 24 godziny. Więc w sumie prościutko. I teraz czekamy na tren. Pierwszym przystankiem był dworzec kolejowy, który zaproponował tata jako wielki fan pociągów i ogólnie kolei. Ale wcześniej jeszcze kilka słów o komunikacji miejskiej. Grubo. Dobrze, że ja nie wsiadłam. To co się stało? Wsiadając na ostatnią chwilę do metra, drzwi zatrzasnęły się za Natalią i w drogę pojechała sama. Chociaż początkowo wyobrażaliśmy sobie tamtejsze metro jako coś w rodzaju naszych polskich regio, to okazało się, że przerwy pomiędzy przystankami wynoszą około 5 minut. Tak uśmiechniętą twarz taty widzę często, bo z reguły jest śmieszkiem. Jednak fascynację, połączoną z trochę innym rodzajem szczęścia, takim związanym z poznawaniem, najwyraźniej dostrzegłem właśnie na dworcu kolejowym. Jesteśmy na stacji, na dworcu, czyli Hauptbahnhof po niemiecku, i oglądamy masę pociągów. Siemens Husarz. Z Polski jedzie. Między innymi widzimy tutaj pociąg Push and Pull, czyli wagon piętrowy, będący jednocześnie z przodu i z tyłu lokomotywą dla maszynisty. Pociąg ma regionalne barwy. Każdy region ma swoją barwę. Każdy jeden region. Elektron jedzie. Tata nauczył mnie tego, jak ważne jest w życiu, żeby mieć zajawkę. Jak interesować się światem, który dzięki temu staje się ciekawszy, a my jako ludzie bardziej się rozwijamy. Jego słynne powiedzenie to, rób to co lubisz, a nie będziesz musiał pracować. A zaraz obok niego często padało, człowiek całe życie się uczy, a głupim umiera. Moja zajawka to kierunek bardziej w stronę kultury i sztuki. Myślę, że na to z kolei miało wpływ to, że przed snem mama zawsze czytała mi książki. Często przy tym zasypiając, aż w końcu sam zacząłem je czytać i to z taką pasją, że dostawałem na czytanie książek kary. Tak, tak, te złe rzeczy też pamiętam. Chociaż muszę przyznać, że start w życiu miałem naprawdę dobry. Powiedz tatusiowi, jak się nazywasz? To co, jedziemy? Jo. Zobaczymy. Jedziemy.
Dla mojej mamy ważne są symbole, takie jak na przykład wspólne przejście przez bramę brandenburską. Wiem, że przez to, jakie mama ma podejście do świata, sam patrzę na zwykłe z pozoru wydarzenia czy miejsca w bardziej entuzjastyczny sposób. I co mama? Zrobiliśmy to. Przeszliśmy kurkę. Doceniam to, gdzie jestem, co robię, a nawet co jem. Standardem w domu jest chwalenie potraw, a odkąd rodzice założyli ogródek, to przy różnych warzywach do obiadu padają słowa to z działki. I chociaż powtarzane po 100 razy, to zawsze mówione tak, jakby było po raz pierwszy. Lubię to. Mamo, dziękuję Ci za tą wrażliwość. A teraz trochę wiedzy. Skąd brama w środku miasta? Znany mur berliński to nie jedyny mur, który ograniczał Berlin. W 1734 roku powstał dookoła wczesnego Berlina mur celny, a wraz z nim 18 bram miejskich. Jedną z nich jest dokładnie nam znana brama brandenburska. A brandenburska, ponieważ prowadziła w stronę Brandenburgii. Wraz z rozbudową miasta brama nie była już na obrzeżach, lecz coraz bardziej znajdowała się w samym centrum. Po odhaczeniu bramy udaliśmy się do labiryntu tworzonego przez pomnik Holocaust Mahnmal, a następnie do Checkpoint Charlie. Będąc tam, od razu tacie i mi przypomniały się filmy takie jak Most Szpiegów czy Jack Strong. Dobrze wiedzieć, dlaczego miejsca takie jak te są ważne. Wtedy odbiera się intensywniej. Czasem działa to też w drugą stronę. Dopiero kiedy gdzieś będziemy, dowiadujemy się o czymś, co później może pochłaniać nasz umysł na długi czas i być pretekstem do pogłębiania wiedzy o świecie. Guten Tag. Meine Frau und meine Herren. Jedziemy teraz na Park and Ride, zostawić samochód i zobaczymy w ogóle, jak to działa. No i z tego Park and Ride przesiadamy się w tramwaj, no i zaczynamy kolejny dzień podróży. Park and Ride to system, który umożliwia kierowcom pozostawienie swoich samochodów w wyznaczonych parkingach, zwykle na obrzeżach miasta, a następnie skorzystanie z transportu publicznego, aby kontynuować podróż do centrum miasta lub innych miejsc docelowych. Ten system ma na celu zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego w centrum miasta oraz promowanie bardziej ekologicznych i efektywnych środków transportu publicznego. Naszym przystankiem było Muzeum Historii Naturalnej. Dobra, to wchodzimy do Muzeum Historii Naturalnej. To polskie muzeum, bo tam jest las napisany. Przed wejściem do muzeum musimy jednak odbyć jeszcze ważną rozmowę telefoniczną, ale zostaniemy w temacie, bo rozmawiać będziemy o nauce. Uczą się? Tak. Jak się uczą? Ładnie. Ładnie się uczą? A jakie oceny mają? 18. Wizyta w muzeum faktycznie sprawiła, że poziom naszej wiedzy i ciekawości o świecie znacząco wzrósł, może nie do 17, ale jednak. Jesteśmy w Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie. Robi wrażenie i musimy obejrzeć wszystkie części Jurassic Park. Dotknięcie, zobaczenie i przeżycie to najlepszy nauczyciel, a powiedzenie, że podróże kształcą, stało się dla nas w tym momencie bardzo namacalne. Bardzo mi się podoba. Nie lubisz kamienie? Tak. Nie umiem. Dobrze, że w górach nie mieszka, bo by nigdy do domu nie wróciła. Na mnie osobiście to robi olbrzymie wrażenie, bo ja się czuję jako fan fantastyki z dzieciństwa, no to jak właśnie w jakimś laboratorium jakiegoś szalonego naukowca, który używa te wszystkie ryby w odcie, jak to mama powiedziała, do przyrządzania jakichś eliksirów. Czuję się tu właśnie taki klimat tej magiczności. Dobrze czasem przypomnieć sobie, jak to jest być dzieckiem, a najłatwiej to zrobić w obecności rodziców. Wraz z ogarnianiem życia po swojemu można zatracić gdzieś ten zachwyt nad światem, a delikatność do siebie samego oddać głosowi w głowie, który często zamiast pomagać, krytykuje. Współcześnie w dzieciństwie poszukuje się początków problemów, z którymi borykamy się już w dorosłym życiu, traum, niepewności, które naprawiamy już jako dorośli. One istnieją i nie ma co ich negować, ale czasem warto popatrzeć na to z drugiej strony, bo przecież w przeszłości da się znaleźć wiele wspaniałych wspomnień. A kiedy już powspominamy, warto zacząć budować nowe wspomnienia, takie, do których będziemy mogli wrócić za jakiś czas. Mamo i tato, dziękuję za wszystko. Jeśli podobał Ci się film, zachęcam do zostawienia lajka, subskrypcji i komentarza, no i do wybrania się w jakąś podróż z Twoimi rodzicami. No i koniecznie obejrzyj pozostałe filmy, które zrobiłem.